Dzień dobry, kochani, w nowym vlogu. Ja właśnie dopijam herbatkę. Ktoś tu biegnie. Dzień dobry, witam! Buongiorno! Słuchajcie, kilka dni temu odezwała się do mnie Ania. Taka bardzo miła, sympatyczna blogerka. I zaproponowała mi wyjście, a dokładnie towarzystwo na konferencji z kosmetykami koreańskimi. Powiem wam, że w naszym środowisku blogerskim bardzo rzadko zdarza się, żeby któraś z dziewczyn zaproponowała wyjście na taką konferencję, event, towarzystwo, wspólne towarzystwo. I kiedy usłyszałam od Ani, że jest taka propozycja, no to mówię, kurczę, dlaczego nie? Już zresztą przez ten okres wakacyjny nigdzie nie byłam na żadnych konferencjach, wszystkie sobie praktycznie odpuściłam i mówię, może rzeczywiście warto wybrać się, zobaczyć, o co tam chodzi. Powiem wam też, że nie mam pojęcia, jakie będą marki prezentowane, a chociaż program całego spotkania zapowiada się naprawdę bardzo, bardzo ciekawie. Także już za moment idę na event, a w sumie to zawozi mnie Max na event, zobaczycie co i jak, zabieram was ze sobą. No i życzę wam, życzymy wam miłego oglądania. Jak dowiedziałam się, że w Hada będziemy rozwijać kategorię marek koreańskich, pomyślałam sobie, no super, coś nowego, coś innowacyjnego. Jak wiadomo, Koreanki bardzo pięknie wyglądają i ich cera jest naprawdę bardzo zadbana, ale pomyślałam sobie, co takiego wyjątkowego jest w tej pielęgnacji. Przecież nasz polski rynek też jest bardzo bogaty w oferty polskich marek, które są też rewelacyjne. My Polki też oczyszczamy swoją skórę, też o nią dbamy, też nakładamy kremy. Więc co takiego jest wyjątkowego w pielęgnacji koreańskiej? Pierwsze co zrobiłam, sięgnęłam po produkty i przeczytałam składy. Okazuje się, że są genialne. Faktycznie składniki naturalne występujące w kremach i w ogóle w produktach koreańskich są wysoko w składzie, co oznacza, że są naprawdę skuteczne i będą wnikać głębiej w naszą skórę. Przez to faktycznie będzie lepiej nasza skóra wyglądała. Nawet myślałam sobie, no dobrze, mamy produkty. I to tyle? No nie. Okazuje się, że Koreanki w sposób szczególny traktują pielęgnację. Dla nich to nie jest tylko pielęgnacja skóry. One traktują pielęgnację jako rytuał. One dbają o to, żeby to był czas tylko i wyłącznie dla nich i mają z tego głęboką przyjemność. Dla nich to jest coś takiego niesamowitego. Zamykają się w łazience i mają wtedy czas tylko i wyłącznie dla siebie. W dzisiejszych czasach, w tym naszym pośpiechu, ciągłym gonieniu za czymś, ten czas dla nas jest bardzo ważny. I one właśnie czerpią z tego przyjemność i myślę, że to jest właśnie w tej pielęgnacji bardzo niesamowite, że dbają nie tylko o skórę, tylko o całe swoje ciało, o siebie. I to jest kwintesencja tak naprawdę pielęgnacji koreańskiej. Od czego zaczynają Koreanki? Ich pielęgnacja jest 10-stopniowa. Opiera się na 10 krokach. Zaczynają od oczyszczania. Oczyszczanie to jest podstawa pielęgnacji. I chodzi tutaj o oczyszczanie nie tylko na dzień, nie tylko wieczorem, jak zmywamy makijaż, ale pielęgnacja i oczyszczanie również rano, po nocy. To jest bardzo istotne. Po co to robimy? Oczywiście zmywamy makijaż, ale też dbamy o to, aby zmyć wszystkie pozostałości z całego dnia, zanieczyszczenia środowiska, szczególnie w Warszawie, gdzie mamy zimą smog, latem też to powietrze nie jest najlepszej jakości. Mamy martwy naskórek, mamy pozostałości z sabun i NMF na skórze. Musimy dbać o to, aby zmyć te pozostałości, po to, aby kosmetyki lepiej działały, głębiej wchodziły w skórę. Co jest ważne? Olejki. Przede wszystkim Koreanki stawiają na pielęgnację naturalną i zmywają makijaż oraz zanieczyszczenia olejkami. I tutaj mamy taki świetny produkt, puszczę panią ze Skin 79. To jest taka marka, która specjalizuje się właśnie w naturalnych kosmetykach. Co jest ważne,
Koranki bardzo mocno dbają o to, aby ta pielęgnacja była delikatna. One masują delikatnie swoją skórę, nie pocierają mocno, przez to jej nie rozciągają i to jest bardzo ważne. Olejki nie mają detergentów, czyli nie mają SLS-ów, nie mają środków powierzchniowo-czynnych, naturalnie zmywają sebum i resztki zanieczyszczeń. I to jest bardzo ważne w oczyszczaniu. Dlaczego to jest pierwszy krok? Tak jak już mówiłam, przygotowujemy skórę do kolejnych etapów pielęgnacji. Co po oczyszczaniu? Tonizacja. Tonizacja, wiemy po co używamy toników, może Pani mi powiedzą? Żeby wyrównać pH, dokładnie. W momencie, kiedy zmywamy makijaż, szczególnie jeśli używamy wody, delikatnie to pH podnosimy. pH naszej skóry jest lekko kwaśne, waha się między 6 a 2, a 4,8. Ważne, aby po zmyciu makijażu przywrócić naturalne pH. Koralki bardzo mocno o to dbają i tutaj mogę Paniom pokazać świetny produkt. Ja jestem zakochana. Jest to tonik w sprayu. Otóż nie musimy nakładać toniku na wacik i znowu pocierać wacikiem twarz, tylko delikatnie spryskujemy, zajmuje nam to chwilę i mamy świetnie skórę stonizowaną. Kiedy stosujemy tonizację? Zawsze wtedy, kiedy mamy kontakt z wodą. Czyli tak naprawdę po każdym umyciu skóry i kontakcie z wodą stosujemy tonik. Zawsze. Ale taki tonik w sprayu też jest świetny w lato. Chowamy go do torebki i w ciągu dnia, jeśli chcemy się odświeżyć, wystarczy z dużej odległości delikatnie spsikać skórę. Mamy świeżą skórę, nawilżoną i też dbamy o makijaż. Esencja. To jest coś, co koralki bardzo lubią. Esencje nakładamy przed kremem. Czym się różni esencja od kremu i innych produktów? Esencja przede wszystkim ma delikatną konsystencję. One mają konsystencję bardziej żelową, bardziej wodnistą. Świetnie uwadniają skórę, nawilżają, ale też są esencje, które zawierają składniki np. przeciwzmarszczkowe, jak ta esencja z marki Benton, która tutaj jest wyświetlona, ze śluzem ślimaka. To jest kolejny produkt, w którym jestem zakochana. Tutaj śluz ślimaka jest na pierwszym miejscu w składzie. Szczerze, nie widziałam takiego produktu, gdzie składnik aktywny byłby na pierwszym miejscu w składzie. Ta esencja ma bardzo delikatną konsystencję. Można ją stosować pod każdy krem, pod maskę, świetnie wtedy się wchłania. Genialnie nawilża i działa przeciwstarzeniowo. Serum. Serum tak naprawdę mają bardzo podobne działanie jak esencja. Też bardzo mają lekką konsystencję, żelową konsystencję. Serum stosujemy też pod krem albo bądź pod maseczki, genialnie też nawadniają i nawilżają skórę, ale serum mają skoncentrowane składniki. Tych składników aktywnych w tych produktach jest zdecydowanie więcej, przez co mają głębsze działanie. Dlatego ważne, żeby serum nakładać też pod maski i szczególnie na noc. Wtedy to działanie będzie zdecydowanie głębsze. Tutaj mamy serum, niestety nie mam do pokazania. To jest serum z witaminą C. Mocno takie antyrodnikowe, przeciwstarzeniowe, ale też rozświetlające przebarwienia. Koranki mocno dbają o to, żeby ta skóra była jasna. Maska w płacie. Teraz bardzo popularne są te maski w płacie. Większość masek są zrobione na takim płacie z bawełny. Tutaj ta maska Wen, którą prezentujemy, jest na biocelulozie. Jest to innowacja. Biocelluloza bardzo mocno przylega do twarzy, przez co stosowanie tej maski jest nie tyle przyjemne, ale też bardzo wygodne. Bo w tym czasie możemy pójść do kuchni, posprzątać, wiele pani w tym czasie wykonuje różnych innych czynności, ta maska nam nie spadnie z twarzy, a przez to, że bardzo dobrze przylega, też te składniki aktywne będą głębiej wnikać w naszą skórę i będzie lepsze działanie. Kiedy stosujemy maski? Przede wszystkim po peelingu. I jest to bardzo ważny też krok, aby najpierw skórę spinningować. Proszę mi powiedzieć, czy Pani wiedzą, jak często stosujemy peelingi? Raz na tydzień, maksymalnie 2 razy w tygodniu. Nie stosujemy peelingów codziennie, ponieważ możemy sobie skórę uwrażliwić. Natomiast zalecamy stosowanie 1-2 razy w tygodniu maksymalnie. Wtedy nasza skóra zdąży się zregenerować. Pozbywamy się martwego naskórka, który zalega nam na twarzy. A co za tym idzie? Składniki aktywne z masek, czy z esencji, czy z serum zdecydowanie lepiej będą się wchłaniały. I tutaj pokażę Paniom peeling drobnoziarnisty z marki Purden. Bardzo proszę, można zobaczyć, jak delikatnie złuszcza skórę. Ważne jest, aby
peeling dostosować do typu skóry. Mamy peelingi enzymatyczne, drobnoziarniste, w ofercie koronnych również znajdą się takie peelingi. Krem pod oczy. Dlaczego warto stosować krem pod oczy? Żeby nie mieć zmarszczek. Dokładnie. Co jeszcze? Bo skóra pod oczami jest najcieńsza. Dokładnie tak. Skóra pod oczami jest bardzo delikatna, jest bardzo cieniutka, zdecydowanie cieńsza niż na reszcie skóry twarzy. Dlatego warto stosować oddzielne kosmetyki dedykowane typowo pod oczy, które są przebadane oftalmologicznie, czyli są przebadane pod kątem reakcji składników aktywnych na oczy. Dlatego warto stosować oddzielne kosmetyki, które zdecydowanie lepiej będą pielęgnować tą delikatną i cienką skórę w okolicach oczu. Krem do twarzy. Drugie panie, w jaki sposób dobieramy krem do twarzy? Typem skóry. Właśnie. To jest najważniejsze. Jeszcze raz. A ten jest do wszystkich typów skóry. Tak, ten jest taki uniwersalny, delikatny krem nawilżający, dlatego że każdy typ cery, niezależnie czy ona jest trądzikowa, czy jest sucha, czy jest naczynkowa, trzeba nawilżać. Po prostu. Dlatego ten jest do każdego typu cery. Ale faktycznie kierujemy się typem cery i potrzebami, o których mówiła Monika, a nie wiekiem. Co mnie zadziwiło, u Koreanek nie ma określeń 30+, 40+, 50+. Właśnie dlatego, że krem dobieramy do potrzeb, a nie do wieku. Tutaj jest właśnie ten krem z olejkiem kokosowym, też marki Benton, bardzo, bardzo proszę. Co jest bardzo ważnego w pielęgnacji, jeśli chodzi o Koreanki, one o co mocno dbają, to o filtry przeciwsłoneczne. Po co stosujemy filtry? Takie proste pytanie, oczywiste. Żeby zapobiegać fotostarzeniu. Tak, żeby zapobiegać fotostarzeniu. Promieniowanie UVA wnikają w głąb naszej skóry, do skóry właściwej, gdzie powodują zniszczenia kolagenu i elastyny. Co widać po wielu latach w postaci głębokich zmarszczek. Koreanki dbają o to, żeby właśnie to promieniowanie UVA i UVB nie wnikało w naszą skórę. Tutaj mamy produkt z SPF 50, czyli to jest najwyższy faktor przeciw promieniom UV. Co ciekawe, ten krem, który tutaj jest na prezentacji, jest oparty na filtrach naturalnych, czyli na dwutlenku tytanu i tlenku cynku. Są to mineralne filtry, które nie wnikają w skórę, są całkowicie bezpieczne, bardzo ładnie odbijają promienie słoneczne. Koreanki nie stosują mocnego makijażu. One bazują na kremach BB. Kremy BB są pielęgnacyjne, dbają o naszą skórę i delikatnie wyrównują nasz kolor skóry. Co jest ważne, w kremach BB też mamy filtr 50+. Możemy go stosować zamiennie z kremem z filtrem, po prostu. No i drogie panie, ostatni krok. Pielęgnacja dodatkowa. Czy któraś z pań używała tego żelu aloesowego z cholika? I jak wrażenia? Super. To jest tak naprawdę najlepiej sprzedający się produkt teraz u nas w HB. Żel aloesowy cholika, który może być stosowany do całego ciała, do skóry twarzy, na włosy. Tak naprawdę jest uniwersalny. Genialnie nawilża, łagodzi podrażnienia. Nasza koleżanka opowiadała ostatnio historię, że w Tajlandii była i spaliła sobie skórę. Tylko żel aloesowy świetnie złagodził podrażnienia, świetnie nawilżał i uratował jej poparzoną skórę. Także warto mieć na podróż, na lato, taki produkt w swojej kosmetyczce. I to tak naprawdę, drogi panie, jest ostatni krok pielęgnacji Koreanek. Wydaje się być tych produktów dużo i tych kroków pielęgnacji dużo, natomiast pamiętajmy, że one nie muszą trwać pół godziny. Tak naprawdę 10 minut dziennie, celebrując, upajając się, dbając szczególnie o tę skórę, to jest sekret pielęgnacji Koreanek. Dziękuję bardzo. Jestem już po spotkaniu i teraz lecę do fryzjera. Czas najwyższy podciąć moje długie, a powiedziałabym nawet za długie kudły. Już powiem wam, że mam ich dosyć i czuję się, jakbym miała na sobie jakiś ręcznik, koc, jak je rozpuszczam.
Więc to jest najwyższy moment, że trzeba je podciąć. Chociaż powiem wam, że ostatnio bardzo szybko rosną mi włosy. Aż za szybko. Także idę teraz je ściąć, wycieniować, zająć się nimi tak porządnie. A następna wizyta to będzie farbowanie po długości i regeneracja. No, także widzimy się chyba za godzinkę. Myślę, że tyle nam to zajmie. Dzisiaj będę robić ciasto śliwkowe, takie najprostsze, banalne ciasto, które każdy sam jest w stanie przygotować. I tutaj widzicie, mam już połowę kostki masła, takie miękkie, miękkie masło, pokrojone, umyte, pokrojone w cząstki śliwki, mąkę, proszek do pieczenia, tutaj mam cukier. I tak sobie myślę, że chyba na Facebooku jest już przepis na to ciasto. Sprawdzę, jeżeli będzie, to w opisie zostawię wam link, a jeżeli nie, to dokładne składniki i przygotowanie też zostawię wam w opisie. Wiecie, że zwariowałam? Ponad 30 cm podcięte włosy, tak krótkie, wycieniowane, poprawiona grzywka. Wiem, że nie wszystkim będzie się to podobało, ale ja musiałam to zrobić, więc nie martwcie się, niedługo, tak podejrzewam, 2 miesiące maksymalnie i moje włosy znowu będą takie. Przeżyjemy, zwłaszcza ja przeżyję, a powiem wam, że to jest, tego się nie da porównać, co to znaczy mieć krótsze włosy i jakie te włosy są lekkie tutaj od głowy. To jest zupełnie coś innego. No dobra, słuchajcie kochani, muszę się już z wami dzisiaj pożegnać. Wiem, że jest jeszcze w sumie wczesna pora, ale zabieram się za składanie tego vloga i niedługo czeka mnie live na moim Instagramie, także muszę się do niego też przygotować. No i przyzwyczaić do moich nowych włosów. No to co, żegnam się z wami, trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w następnym filmiku. Buziaki, pa!